Kochani, jakiekolwiek błogosławieństwo dla Was, dla Waszych rodzin, przyjaciół, wrogów, znajomych, sąsiadów. Nigdy nie wiadomo, kto kim jest. Tak, takie czasy. Chciałbym Wam dać taką myśl, że Bóg nas wszystkich kocha. To wszystko wziął na krzyż. Poniósł na Golgotę. Wcześniej to wszystko widział w Getsemanii. Być może jako 12-letni chłopiec oparł się o ścianę świątyni, popatrzył w stronę Golgoty. Być może też coś miał, jakieś poczucie, jakieś, może miał światło Boże, widział wszystko. Ciężko jest być pod krzyżem, ale każdego z nas to czeka. To nas nie ominie. To jest jedyna droga do zbawienia przez krzyż. Nie ma zmartwychwstania bez krzyża, bez Golgoty, bez Getsemani, bez drogi krzyżowej, bez cierpienia matki, bez takiej synowskiej utraty przez Jana. Było tam więcej kobiet i ludzi, ale wszystko to było mało. Cały Kościół uciekł. Ludzie przychodzili tylko zobaczyć cud, który się nie wydarzył, jak mi się wydawało. No ja dziś wiem, że się wydarzył, ale to dzisiaj. Wtedy tylko Matka Boża wiedziała. Tylko ona, tylko ona. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić wszystkich moich znajomych i obecnych, i przeszłych, i przyszłych. Hasłem tego kanału jest Szukamy ludzi tam, gdzie są. Teraz mam problem, mam tylko Wi-Fi w domu, nie mam komórki. Nagrywam takim psim swędem. Muszę się tego pozbyć, bo mi to ciąży. Dlatego to są ostatnie filmy. A być może te ostatnie, to jest kwestia może pół roku, ale to są takie ostatnie moje filmy. I na ten czas teraz, na to moje myślenie obecne. Ciąży mi wiele rzeczy, ale najbardziej ciąży mi to, że wszystko jest dobrze. Nawet jak złoto dobra, wszystko jest dobrze, bo jest dobrze, bo wszystko, nawet najtrudniejsza do przyjęcia łaska, pochodzi z ręki Pana Boga. Wszystko pochodzi z ręki Pana Boga, wszystko, absolutnie wszystko. I to jest piękne. Bywa trudne, sami wiecie, ale jest piękne.